Kwadrans po dziewiątej, Radio Z, Marek, Marzena i Marcin razem. Dziewczyny, które chciałyby wybrać się dzisiaj na mecz Manchesteru City z Lechem Poznań, proszone są o zostawienie kontaktu do siebie. 226294 8. Krek szuka towarzystwa. A z nami kolejny gość, człowiek, który, tak jak dzisiaj mówiłem, ma wielki talent i niestety jeszcze większego pecha. Marek Citko, dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie. Marek, dlaczego Citko? O tym pechu? Marek, czy ty lubisz, jak wszyscy mówią o tym pechu? Przecież ty szczęśliwym człowiekiem jakim jesteś. Pech? Marek Citko to jest człowiek, który z 40 metrów pokonał bramkarza Atletico Madryt i strzelił kiedyś gola bezpośrednio z rzutu. Ja miałem nadzieję, że w radiu pracują sami optymiści, a tu mam kolegę pesymista. Dobra. Ja powtarzam, wszystkiego w życiu nie można mieć. I tak jak mówię, gdzieś tam nie miałem swoich 5 minut, tylko 2 minuty. Fajne przeżycia i to, co powtarzam, ja chociaż mam co wspominać. I grałem w Lidze Mistrzów, grałem w reprezentacji, grałem przeciwko Brazylii, przeciwko Włochom i dlatego trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Jestem zadowolony. Ale też miałeś mnóstwo, pamiętam, mnóstwo propozycji z zagranicy, z zagranicznych klubów i nie skorzystałeś. Tam się sporo o tym mówiło. Przede wszystkim to były propozycje słabo piłkarskie. Jeśli chodzi o ofertę finansową, wiadomo, wszyscy przeżywali, ile będę zarabiał i ile można za to kupić złota. Ja patrzyłem na aspekt sportowy i tego aspektu sportowego, jeśli mówimy o propozycji do Blackburn, nie było. Ja uważałem, miałem 21 lat, że jak ktoś mnie chce, To przejdę później. Miałem prowadzone rozmowy z Liverpoolem, z Interem, z innymi klubami. A powiedz, bo nie wszyscy wiedzą, czym się teraz zajmujesz? Zostałeś przy piłce? Tak, zajmuję się menadżerką, jestem agentem piłkarskim, opiekuję się zawodnikami. Czyli kupujesz, sprzedajesz, wynajdujesz? Ja nie. Reprezentuję chłopaków, szukam im klubów. Negocjuję im kontrakty, pomagam w ich karierze, ale podpowiadam. Co, poprawiło się od tego czasu, kiedy ty zaczynałeś i tak porównujesz do dzisiaj? Znaczy oprócz tego, że premier lubi piłkę, bo poza tym i te boiska powstają, orliki. No, czy rzeczywiście jest lepiej dla młodego chłopaka, który chce zostać piłkarzem? Coś się dzieje, ale jest gorzej, ponieważ kluby boją się stawiać na tych młodych zawodników, zaryzykować. Ściągamy, moim zdaniem, za dużo słabych obcokrajowców, którzy blokują. I dlatego potem mamy taką sytuację, jak teraz w kadrze. Dokładnie. Właśnie... Ja mówiłem to 2 lata temu i że za 2 lata się obudzimy, że nie będziemy mieli zawodników do reprezentacji. A powiedz, jak widzisz, co się dzieje w kadrze, jak widzisz wywiad z Borucem, co sądzisz o tym czujesz? Ja uważam, że niepotrzebnie Artur to powiedział, ponieważ to, co jest w szatni, zostaje w szatni i zawodnik, który, tak mi się wydaje, w pewnym momencie nie wytrzymał ciśnienia. Nawet jak jest zgrzyt, to mężczyźni siadają przy butelce piwa. Ale co to w ogóle jest? To jest drużyna narodowa. Nie wygrali meczu od marca. Oni dokładnie się kłócą o to, kto z kim ma pić. A my musimy tego słuchać. Nie kłócą się o ustawienie na mecz z Kazachstanem czy z jakimś tam innym wybrzeżem Kości Słoniowej, bo tylko z takimi grają. Tylko się kłócą o to, kto z kim pije whisky, no. Ja uważam, że, mówię, prawdziwy mężczyzna to spotyka się z drugim mężczyzną, w 4 oczy sobie siadają i wyjaśniają pewne sprawy, bo niektórzy zapominają, że to jest dobro narodowe. My jako kibice nie chcemy tego. My chcemy, żeby była walka, żeby była jedność, bo to później przenosi się na boisko. Na razie cieszymy się dzisiejszym meczem Lecha Poznań z Manchesterem. Zapytamy, jakie są twoje prognozy. I o tym za chwilę porozmawiamy. Dzień dobry bardzo. Marzena, Marek i Marcin. I Marek Citko, zostańcie z Radiem Z. 19 minut po 9. 25 minut po 9. Tutaj dzień dobry bardzo. Radio Z i Marek Citko. 96 rok. Bramka przeciwko Anglikom. Wiele takich bramek było w wykonaniu Marka. Czy ludzie pamiętają tamte czasy? Czy często spotykasz się jeszcze z prośbami o autograf? Tak. Czasami śmieję się, bo podchodzą do mnie chłopcy 10-letni. Właśnie, Marek, czy ja mogę cię prosić o autograf do swojej córki? A już opowiedziałeś córce? Córka ma 10 lat. Tak. I jest to na pewno sympatycznie, ale jestem świadomy, że to dzięki, że każdy młody człowiek ma internet i oglądają te bramki na YouTube. Jest to sympatycznie, choć szkoda mi, że no nie mamy innych piłkarzy, innych idoli. Mamy bramkarzy tylko. Dlaczego to tylko bramkarze robią karierę polscy za granicą? Jest Dudek, jest Fabiański i tak dalej, wielkie kluby, Real Madryt, Liverpool, Arsenal, no ale nie ma ani pomocników, ani napastników, ani nawet nie ma zawodników, którzy siedzą na ławce w zagranicznych klubach. Nie każdy zawodnik, który wyjeżdża za granicę, jest świadomy, że tam trzeba walczyć, nie tylko na boisku, ale w szatni, szybko nauczyć się i języka,
zaprosić drużynę na kolację, ale przede wszystkim w szatni. Czasami są spięcia, czasami trzeba, nie wiem... Czy chłopaki sobie nie radzą, bo ich przygniata wielki świat? Po prostu chcesz powiedzieć, tak? Obce nie, w miejsce. Pewnym momencie mi się wydaje, że tu w Polsce są chwaleni, klepani, wszystko mają załatwione, można powiedzieć, bo albo jak jest to, albo menadżer załatwia, albo kierownik. Tam wyjeżdżają, są anonimowi. Takich jak oni jest tam 30 i każdy na treningu musi pokazać, że jest lepszy. Co więcej, obcokrajowiec, jak przyjeżdża z Polski, nikt go tak naprawdę nie traktuje poważnie. Jeżeli on na boisku i w szatni, czasami jest to jakieś spięcie, zna język, zawodnik może mieć do niego pretensje, tak? Ale jeżeli on nie będzie się bał, odpowiedz coś mu. Czasami jest tak, że trzeba złapać się za koszulę. Ja sam to przeżyłem w Szwajcarii, gdzie było dwóch czarnoskórych zawodników, gdzieś tam się kopaliśmy, faulowaliśmy i złapaliśmy się za koszulę i drużyna nas rozdzieliła, ale tu pokazałem, że nie pękam, tak? Mhm. I mówię, tak samo zawodnicy, którzy wyjeżdżają, muszą być przygotowani na wszystko. Ale porównując umiejętności piłkarskie, czysto piłkarskie, to nie ma się czego wstydzić, prawda? Myślę, że nie, że potrafimy grać w piłkę, ale tak jak mówię, jeżeli zawodnik już wyjeżdża, nie ma kolegów, nie ma przyjaciół i czasami mówi, nie, trener mnie nie lubi, nie podają mi piłki i zaczynają się problemy. Mhm. Marku, porozmawiajmy o kibicach. My dzisiaj prosiliśmy słuchaczy o rady dla Craiga, fana Manchesteru City, który wyjeżdża i będzie kibicował dzisiaj w Poznaniu na trybunach Lecha. I prosiliśmy o te rady i brzmiały one mniej więcej tak. Witam, pozdrowienia dla Craiga. Niech wie, że cała Warszawa jest dzisiaj z nim. Szerokości tam Craig. Ale jak? Bardzo pozytywne, prawda? Ale jak Warszawa jest z nim, jak on jedzie na mecz Lecha Poznań? No troszeczkę śmieszna rada. Ja bym dał dwie rady, żeby szybko się nauczył polskiego w pociągu i śpiewał piosenki z Lechem. Tak, tego też próbowaliśmy dzisiaj jakby dokonać. Natomiast mam pytanie. Dzisiaj mecz Manchester City, Lech Poznań. Będziesz kibicował Lechowi, Manchesterowi pewnie nie, chyba że. Czy raczej patrzysz na to z dystansem? Nie. Kibicuję na pewno polskiej drużynie i myślę, że u siebie są na dobrej pozycji. W Manchesterze są jakieś problemy, właśnie zawodnicy kłócą się. Jest nowy trener, co dodaje każdemu zawodnikowi takiego kopa, bo chce się pokazać i przede wszystkim jak zagrają odważnie, bo nie lubię drużyn, które bronią się, które grają na kontry. Ja wolę, niech moja drużyna przegra 2-0, ale gra odważnie, bo wiem, że w następnym spotkaniu ma szansę wygrać, bo jak tylko będzie grała o obronę w wyniku, to nie ma przyszłości, ci zawodnicy stoją w miejscu. Dobra, teraz biorąc pod uwagę to, że Euro już za półtora roku, to złapmy się wszyscy za głowę, 3-4. Dlaczego? No dlaczego? No, sytuacja w polskiej kadrze. Ja tam wierzę. Oprócz słuchaczki, która jedzie z Craigiem na randkę na trybunę z fanami Lecha Poznań, to mamy jeszcze osobny. Podwójne zaproszenie. Czy pytanie, w którym roku Marek Citko strzelił gola Angolą, będzie okej? Okay? Jak myślicie? Marku, może być takie pytanie? Myślę, że tak. Kto pamięta, w którym roku Marek Citko strzelił tego gola, niech napisze na ddb@radioz.pl, a podwójne zaproszenie na dzisiejszy mecz, prezent od sponsora z Olivera u nas dla was. Można pomylić się o 6 lat. Marek Citko był gościem, dzień dobry bardzo. Dziękujemy, życzę powodzenia. Miło. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj wieczorem wielki mecz Manchester City Lech Poznań. Teraz pół do 10:00 to już za moment. Kochani, wysyłajcie SMS-y z hasłem Radio Z 7247. Takich pieniędzy jeszcze nie było. Za chwilę ktoś z was wygra 80 000 zł, za co trzymamy kciuki.